Witam przedstawicieli służb mundurowych, a wśród nich szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Gdańsku, pana pułkownika Andrzeja Płochę oraz komendanta Wojewódzkiego Policji, pana inspektora Jarosława Rzynkowskiego. Witam parlamentarzystów, radnych, przedstawicieli środowisk patriotycznych. Szczególnie serdecznie witamy pracowników Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku i pracowników oddziału Westerplatte. A o zabranie głosu chciałbym prosić gospodarza tego miejsca i dzisiejszej uroczystości, dyrektora muzeum, pana doktora Karola Nawrockiego. Ekscelencjo, panie wojewodo, drodzy pracownicy Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku i oddziału Westerplatte, szanowni państwo, to wielki zaszczyt móc stać na czele muzeum w momencie, gdy ten budynek zostanie poświęcony, a więc niejako dokona się ukoronowanie ciężkiego wysiłku wszystkich Polaków, polskich podatników i skarbu państwa, wysiłek włożony właśnie w zbudowanie, wzniesienie tego ogromnego i imponującego budynku. Ale to także suma wysiłków wszystkich pracowników Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, inżynierów, historyków, administratorów, z których większość jest dzisiaj z nami i kontynuuje swoją misję. To czas, w którym mogę powiedzieć wam, drodzy państwo, dziękuję za to, że wznieśliście ten budynek do góry i wprowadziliście go 3 piętra w dół. To nasze dzisiaj to nasze wielkie święto. Sama wystawa i budynek, jak państwo doskonale wiecie, opowiada o najtragiczniejszym konflikcie w historii świata. O konflikcie, w wyniku którego śmierć poniosły dziesiątki milionów ofiar na całym świecie. I niezależnie od tego, z rąk przedstawicieli których narodów i państw ginęły ofiary II wojny światowej, to były to ofiary tej samej wojny. Wojny rozpętanej przez porozumienie dwóch równie brutalnych, przerażających i bezwzględnych systemów totalitarnych. Sowieckiego komunizmu i niemieckiego nazizmu. Drodzy państwo, gdy jesienią 1939 roku ginęły pierwsze masowe ofiary tej wojny, ginęły w lasach piaśnickich, w lasach Szpęgawska, w podwarszawskich Palmirach, papież Pius XII wydał także swoją pierwszą encyklikę Summi Pontificatus. W tej encyklice odniósł się do obu totalitaryzmów, wspomniał o dumnym polskim narodzie, który od wieków walczy o wartości chrześcijańskie, ale zawarł też w encyklice prawdę uniwersalną, prawdę odnoszącą się do budowania pamięci, do wielu kontekstów, o których rozmawiamy dzisiaj odnośnie tego muzeum i sytuacji dotyczącej świadomości historycznej. Pozwólcie, drodzy państwo, że